5, 12, 12. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Tego potrzebujesz, aby zmieniać systematycznie myślenie. Musisz rozumieć, że musi ci się udać. Musi ci się udać. Musisz też zrozumieć, że to w wielu przypadkach jest ciężki kawałek chleba. Bo program świata, który jest ci wgrany do głowy, jest tak silny, że on dominuje człowieka. On dominuje. To jest dominator. Poki myślowe to jest dominator. Ludzie nie rozróżniają między swoją osobowością w duchu, a tokiem myślowym. Nie rozróżniają. To oni myślą, że są tym, czym myślą. Co myślą? To, że tacy są. Czyli mimo tego, że jest nauka o duchu, duszy i ciele, to w praktyce cały czas ludzie tkwią w tej mentalności, że są duszą. Że są duszą, że to oni są tą duszą. To ta mentalność bycia duchem, przyjacielem, to jest naprawdę rzecz do wypracowania, bo to cały czas człowiek pasuje w tym, co myśli, co czuje. Cały czas w tym sobie tak, wiesz, płynie. To jest kwestia zrozumienia, to nie ty jesteś, to jest ubranie twoje, to ciuchy twoje, ciuchy. Ok? Ubranie twoje, a nie ty. I to trzeba, wymiana starego na nowe, ona jest, tam wytrwałości potrzeba. Trzeba w ogóle przeć na to. To czasem masz ból fizyczny sprawia, że w ogóle ty musisz inaczej teraz zacząć myśleć. Bardzo trudne to jest, to inaczej myśleć. Bo ty chcesz, żebyś tego się nie bał, że jak ty podchodzisz do nowej formuły myślenia i musisz zwlec starą, to nie bój się, że temu może towarzyszyć jakiś dramat po prostu. To może towarzyszyć temu dramat. Bo to nie jest takie hop. To sformułowanie jasno moje jest lekkie, to nie odnosi się do parametrów duszy. Rozumiecie mnie? Jezus mówi, jasno moje jest lekkie, tylko to chodzi o ducha. To chodzi o parametry ducha. To jest łatwe być odrodzonym stworzeniem. To jest łatwe. To jest mowa o łasce. Jezus mówi, to łatwo się nawrócić. To łatwo się narodzić z Bożego Ducha. To łatwo mnie przyjąć jako Pana i Zbawiciela. To łatwo. Natomiast to nie dotyczy zmiany myślenia. Bo ta zmiana myślenia, ona jest pracowita. Pracochłonna znaczy. Ona wymaga wytrwałości. Dlatego tak często, bo apostołowie piszą, wytrwałości mam potrzeba. Tutaj jest napisane w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Czyli tutaj to będzie pewnego rodzaju ucisk zmieniający, towarzyszący zmianie myślenia. To jest ucisk jakiś. Za chwilę jest ulga. Ok? Ale tak jak ćwiczysz, jak ja podchodzę do jakiegoś ciężaru dużego, to tam jest ból, tam jest ucisk. Rozumiecie? Czasami ćwiczę, to ostatnie moje powtórzenia to wyglądają w ten sposób, że ja w ogóle rzucam tym żelazem w ogóle o ziemię. Mam dość tego trzymania. Trzymam, ćwiczę, ja kończę i ja czuję, że mi coś się rozrywa w środku, ja w ogóle tym rzucam w ogóle i przez kilka sekund nie chcę na to patrzeć. Po czym znowu do tego wracam. Przez to, przez akt woli, przez decyzję. Ale w zasadzie ja nie lubię tego żelaza. To nie miłe jest, ok? Po prostu. Ale ja muszę w tym, bo ja wiem, co ja tym kupuję. Ja tym kupuję sukces jakiś. Ja kupuję teraz, ok? Płacę. To jest cięższe.
tym 12 rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. I to słowo wzywam, to z greki oznacza błagam. Paweł błaga, błaga, żeby składać siebie jako ofiarę żywą. Składanie siebie na ofiarę to zmiana swojego umysłu. Musisz zrozumieć, że w ogóle chcę, żebyście pojęli sens tego wersetu. Wzywam was, tamte bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, to taka winna duchowa służba wasza. Rzymian 12:1. I tutaj dalej jest: a nie upodabniajcie się do świata tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest jednolita wypowiedź. A więc składanie swego ciała na ofiarę żywą, tak, to jest jakby początek składania tej ofiary, to jest zmiana myślenia. Zaczynasz ofiarowywać siebie jako ofiarę żywą od zmiany myślenia, nie od służby. Bo ludzie to czytują jako: to o służbę chodzi, nie? Nie, tu nie chodzi o żadną służbę. Służba jest wynikiem. To jest jednorodna wypowiedź. Ja w ogóle chcę, żebyście uczyli się czytać Pismo Święte. To się nie czyta tak, że to w ogóle 12 werset, 12 rozdział pierwszy, werset, 12 rozdział drugi werset. Bo rozdziały i wersety to nie jest natchnione. Rozumiecie? Wersety i rozdziały nie są natchnione. To kiedyś ktoś wziął to, ponumerował, żeby się łatwiej czytało Pismo Święte. To w ogóle nikt tego nie numerował, bo to jest list. Dostałeś kiedyś list ponumerowany? Ja kupę listów z więzienia pisałem, że tego nie numerowałem. Tam nie było pro ciebie, że pisałem dogadne listy, że punkt pierwszy, kocham cię, punkt drugi bardzo, punkt trzeci coś. No to nie było, to był list. To jest jakieś wylanie serca. Paweł wylewa tu serce, bo to jest list. A to wzięli, podzielili na rozdziały, tam napisali życie chrześcijańskie, o korzystaniu z dóbr duchowych, to też nie to. Takie te w środku to są. Takie między tymi w ogóle tekstami, takie te rozdzielenia też nie są natchnione. Tego nikt nie pisał, bo nie napisał chrześcijańskie, chrześcijanin a zwierzchności. To nikt nie napisał tego. To takich tytułów głupich. To głupie tytuły są takie. To wzięli sobie tam, podzielili, bo chcieli to, rozumiecie, umysł człowieka ma to do siebie, że se musi jakoś tak to, że no tak Paweł pewnie myślał, ale nie wiem, czy tak myślał, że to jest do tego. To była jednorodna myśl. I tutaj te dwa wersety, 12.1, 12.2, one ze sobą są związane, jakby jedno jest jedno tchnienie. On mówi tak: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, a nie upodobniajcie się do świata tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu. To jest jednorodna wypowiedź. A więc składanie siebie na ofiarę to zmiana swojego umysłu. To jest początek w ogóle. Reszta to wynik. Reszta jest wynikiem. Jeżeli zmienisz myślenie, tak, to na 100% pójdziesz w służbę i życie położysz. Jak nie zmienisz myślenia, to nic nie położysz. I bez przerwy będzie, ile ja jeszcze muszę zapłacić ceny. A wiesz, jakie ja mam myślenie? Ja kocham to, co robię. Ja w ogóle lubię to, co robię. Ja jestem pasjonatem tego, co robię. Rozumiecie mnie? Pasjonat. Człowiek, który ma zmienione myślenie, to on nie wysila się, aby służyć. Ludzie, którzy się wysilają, aby służyć, to ludzie, którzy nie mają zmienionego myślenia. Mówią: och, muszę służyć. Nie musisz służyć. Nie musisz służyć, po prostu masz niezmienione myślenie. Normalne zmienione myślenie, ono powoduje, że my chcemy, podkreślam grubą kreską, chcemy, pragniemy, tak, służyć w Królestwie Bożym. Nie dlatego, żeby coś zarobić, bo już wiemy, że nic nie zarobimy, my jesteśmy synami, tak, jesteśmy wolni w temacie, na nic nie zasługujemy, po prostu idziemy jak przecinaki. Mamy zmienione myślenie. Kiedyś mieliśmy myślenie takie, że no nie pójdę na ulicę i nie będę się dar, a teraz mam takie myślenie, no idę na ulicę i będę się dar. No lubię się trzeć. Co robisz w wolnych chwilach? Grę się na ulicy. A takie coś na przykład. Takie coś. Ktoś ma tam coś innego, prawda?
Inny tam pro ciebie, nie wiem, to, no to ktoś coś innego, tak, a ten ma to. Ale to w świecie by cię do głowy nie przyjął, żeby na przykład czas wolny wykorzystać na to, żeby iść do szpitala uzdrawiać chorych. No gdzie, no czas wolny, to jest czas wolny, teraz idę do szpitala uzdrawiać chorych, dlaczego? Ja to lubię. Po co idę do szpitala uzdrawiać chorych? To lubię uzdrawiać chorych w szpitalu. Tak się relaksuje. Rozumiecie, o co chodzi? To trzeba zmienić myślenie. Myślenie zmienić. Żeby kościół budować, tak? Żeby biznes założyć i szerzyć królestwo swoimi pieniędzmi, żeby dawać pieniądze na kościół, zamiast pieniądze wydać dla ciebie na swoje potrzeby, jakieś na swoje, na siebie w ogóle, to dobrze. To trzeba zmienić myślenie. Nie? Dlatego mnie śmieszą takie różne nauki pod tytułem w ogóle dzisiaj jest nauczanie o dawaniu dziesięciny. Tak? Trzeba dawać dziesięcinę i gadamy. Ja mówię, ludzie, jak ktoś nie ma zmienionego myślenia, tak? To co ty mu w ogóle włożysz teraz do głowy? Jakie zmiany myślenia? Dawanie dziesięciny. Co ty mu tam chcesz zrobić w tej głowie? Jak on w środku nie zwlókł starego i nie przyoblókł nowego. On nie rozumie, że wszystko co posiada należy do Jezusa. Łącznie z jego zdolnościami, czasem, ręką, nogą, okiem, wszystkim. Należy to do Jezusa. 100% jego dochodów należy do Jezusa. A zatem jak bierze pensję, to się powinien zapytać, Panie Jezu, co ja mam w ogóle, co ja mam z tym zrobić teraz? O. Tak mówi nowy umysł, nowy umysł. Nowy umysł mówi, ma pieniądze, ma do Jezusa pieniądze, teraz to, nie wiem, ilu z was pokutowało ze swojego wydania pieniędzy? Ja pokutowałem. Ja potrafię pokutować z paru złotych. Rozumiecie? Siedziałem, pokutowałem, normalnie to był grzech. Mówię, Panie Boże, przepraszam Ciebie, że ja sprzeniewierzyłem te pieniądze, bo to były Twoje pieniądze. A to były w ogóle jakieś w ogóle pieniądze, no nie wiem, 20, 30, 40 złotych, rozumiesz? Taki coś robił, ale to dotykało mojego sumienia. To nie to, że Ty możesz mieć tyle szmalu, rozumiesz? Tyle szmalu, ale w mojej Biblii jest napisane tak, on rozmnaża chleb, karmi parę tysięcy ludzi i mówi do nich tak, podpierajcie okruszki, żeby nic się nie zmarnowało. I to we mnie wali jak młot. Jak młot. Ja mogę obracać nie wiem jakimi pieniędzmi, ale ja, tak, nie wyrzucę na śmietnik 20 zł. Nie, ja nie oddam diabłu 20 zł, rozumiesz mnie? Nie. Ja go nie dostanę. Bo ja mam myślenie zmienione. Zmienione myślenie. I teraz tylko przez tego rodzaju, tak, formułę można składać siebie jako ofiarę żywą. No jak inaczej? Musisz owinąć swój umysł słowem jak kocem. Owinąć. Jeżeli nie będziesz chciał wszystkiego, co ma dla ciebie Bóg, to musisz zacząć od krok po kroku myśleć o tym, wyznawać to przez cały czas. Boże, ja chcę wszystko, co dla mnie masz. Boże, ja chcę poziomu, który dla mnie masz. Boże, ja myślę teraz o tym poziomie. Boże, ja myślę o tym standardzie. Boże, ja będę mówił, jaki ja jestem w Tobie. Drugi list do Koryntian 5:17 i 5:21. Drugi list do Koryntian 5:17. Najpierw przeczytamy. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I 21. On tego, który nie znał grzechu, teraz grzechem uczynił, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Zobacz, najpierw sam Bóg w pewnym sensie rodzi się w Tobie, on zrada Twojego ducha, a potem nowy Ty, czyli Twój odrodzony duch, zaczyna korzystać z tego, co Bóg w Ciebie włożył. To jest niesamowity w ogóle obrót mocy. Najpierw dotknąłeś Boga, On Cię zrodził, tak?
On w ciebie włożył wszystko, jakby w pewnym sensie zostawił cię z tym całym potencjałem. I mówi, oswój się dziecko z tym, zobacz, co ty tam teraz masz. On ci, ja mówię, urządził ci to wszystko. Czy rozumiem, o co chodzi? To nie tak jest, że on tam robi coś teraz dla ciebie. To nie jest w ogóle chrześcijaństwo, że Bóg dla ciebie coś robi. To nie jest chrześcijaństwo, że Bóg dla ciebie coś robi, w cudzysłowie, wiesz, o co chodzi. On cię urządził, ustawił. Tak jak dobry ojciec syna. Ten duch twój to jest jakby nowe mieszkanie, to jest jakby twoje nowe życie, nowy potencjał. Tam jest wszystko poustawiane, tam w ogóle konto założone w banku, tam firma uruchomiona, tam w ogóle tylko wszystko w ogóle, wiesz. Wszystko. Ja mówię teraz dzieciaku, w ogóle ogarnij sobie to, tak? Rozumiesz? To rzadko kto z nas tak dostał od rodziców coś takiego. Ja nie wiem, czy ktoś może, ktoś dostał. Generalnie, że wszystko dostajesz, tak? Że bierze cię ojciec za rękę i mówi do ciebie tak, to jest twoje mieszkanie, tutaj jest urządzone to mieszkanie, to tutaj masz biznes, to tutaj masz kartę do bankomatu, to tutaj masz milion na koncie, to tutaj masz to wszystko i teraz zarządź. On jest szczęśliwy, bo on to zrobił, bo to jest nowe narodzenie. To jest w ogóle to. I teraz ten człowiek, ten dzieciak, on się musi, wow, to ja mam to wszystko. To ojciec mnie ustawił. To gdzie ja skinę palce, tam jakby ojciec skinął. Rozumiecie? Wszędzie są moje dane. Wszędzie w ogóle mój odcisk palca. Wszędzie. Wziął mnie do wszystkiego. O, to jest nowy człowiek. To takie myślenie nowego człowieka. Każde inne to jest chore. Każde inne to jest chore. Bóg nie zraca ze swojego ducha człowieka po to, żeby go potem gdzieś prowadzić za rękę, robić mu jakieś na dobro, coś tam, rozumiecie, w ogóle jakoś go na rękach nosić, coś mu tam robić. To w ogóle to takie, ja nie wiem, co to jest za myślenie. To jest żywcem wyjęte ze spółdzielni inwalidów, rozumiecie. Takie, ludzie myślą, że Bóg to jest prezes spółdzielni inwalidów. Stworzył spółdzielni inwalidów, teraz ma inwalidów, bierze dofinansowanie tych inwalidów, proszę ciebie, i teraz wszystko jest przyjeżdża, że PFRON, rozumiecie, ludzie myślą, że niebo to jest PFRON. W ogóle nie to. To nie jest niebo. To nie tak. Nowe narodzenie to nie jest spółdzielnia inwalidów. No, ty musisz widzieć, kim ty jesteś i co ty masz. To jest stałe, niezmienne, wieczne. Że to nie ma, że coś ci się przydarzy. Tylko ty masz. Bo skoro jesteś, to masz. Masz to, kim jesteś. Posłuchaj, za kogo się uważasz, to masz. Za kogo się uważasz, to masz. Już nauka stwierdziła, że to my kreujemy rzeczywistość, rozumiecie? To my ją kreujemy. Zaraz jej nikt nie kreuje. To, co dzisiaj masz w swoim życiu, jest wynikiem tego, co ty wykreowałeś. Ty nie jesteś jakąś taką postacią po prostu na szachownicy, coś ci się przydarzyło. Ty jesteś wynikiem swojego myślenia, wynikiem swojego mówienia, wynikiem swojego wierzenia. Jesteś też wynikiem swojego niewierzenia. Rozumiesz? Masz w życiu to, w co uwierzyłeś i masz w życiu to, w co nie uwierzyłeś. Na drugą stronę. Tak? Takie rzeczy masz. To rozumiem, o co chodzi. To w ogóle takie coś masz. To ty sobie wykreowałeś rzeczywistość. Ty! Potężny kanał energetyczny. Teraz, za kogo ja się będę uważał, to ja będę miał w życiu. Jeżeli ja się uważam za syna, ja się uważam za dziedzica, ja się uważam za to, że jestem w Chrystusie, ja uważam, że mam władzę, mam moc, mam siłę, mam mądrość, rozumiem, o co chodzi, to wtedy ja, tak, kreuję taką rzeczywistość wokół siebie. A jeżeli ja uważam, że ja jestem jedną wielką porażką, jednym wielkim problemem, że ja bardzo potrzebuję, żeby mnie ktoś prowadził za rękę, że ja jestem inwalidą, rozumiem, o co chodzi, że ja potrzebuję zapomogi, proszę ciebie, że ja potrzebuję w ogóle, żeby ktoś cały czas mnie głaskał po głowie, bo jak mnie nie pogłaszczę, to ja się rozpadnę. No to ja to mam! No. I potem chodzę i szukam tego, szukam. Kto mnie zrozumie? Czy może ktoś mnie zrozumie? Może ktoś byś mnie zrozumiał. Tak bardzo potrzebuję zrozumienia. Czemu mnie nie rozumiesz?
Bo jestem normalny. Normalny jestem. Rozumiecie, przez dary, które posiadam. I przez urząd, który sprawuję. W ogóle normalnie to Cię nie rozumiem. Że nie był duszpasterzem, to Cię nie rozumiem. Zobacz. Ty musisz zupełnie korzystać z tego, co jest w Chrystusie i zupełnie odrzucić to, co jest w świecie. Zupełnie. W najdrobniejszym elemencie na poziomie swego. Tak jak z papierosami. Czy to, że pali ktoś papierosy, to go pożre do piekła? Absolutnie go nie pożre do piekła. Można być odrodzony z Bożego Ducha do końca życia, jarać jak smok. Rozumiesz? Tylko się zawsze będzie śmierdziało papierosami. Tak? Zawsze będzie ktoś śmierdział papierosami. Cholernie trudno głosić moc Królestwa śmierdząc papierosami. Wiesz, o co chodzi? Trudna sprawa. Po prostu. To nie zaszkodzi Twojej wieczności, ale zaszkodzi Twojej teraźniejszości. Zmiana myślenia nie zaszkodzi Twojej wieczności. W tym sensie, że nie pójdziesz do nieba. Zmiana myślenia natomiast zaszkodzi Twojej teraźniejszości. Ty nie będziesz realnie skuteczny na ziemi, nie będziesz też realnie szczęśliwy na ziemi, no a też nie dostaniesz nagrody w przyszłości, no bo skoro nie będziesz skuteczny na ziemi, no to jak Ty tutaj w ogóle będziesz chciał cokolwiek ukręcić, tak? No nic nie ukręcisz tutaj. Nic. Już chodził pro Ciebie załamany, wiesz. I jak będziesz chodził, no, Panie, pomóż mi jakoś. Wychodzą w ogóle, wiesz. Wychodzą, no. Zacznij myśleć o sobie, jak myśli o tobie Bóg. Zacznij mówić o sobie, jak mówi o tobie Bóg. Trenuj się w tym. Cały czas. Weź sobie wyrób nową kulturę myślenia i kulturę mówienia. Wyrób to sobie. Dla siebie najpierw. Na początku zrób to w modlitwach. Rozumiesz, zmienia swoje modlitwy. Proszę Cię, weźcie, zweryfikujcie. Być może będziesz musiał zweryfikować swoje modlitwy. Być może zweryfikuj je najpierw, na początek. Na początku w ogóle zacznij przychodzić do Boga z miejsca, które jest miejscem bycia synem. Wyjdź z tego miejsca, które do tej pory było. Przestań tam się płaszczyć przed tym Bogiem. Przestań być jakiś tak jak płaszczka. Kurczę, taki. Przestań. Rozumiesz? Jak zobaczysz, że takie podchodzi do tego Boga jak ta płaszczka taka, to znaczy, ty masz problem, na poziomie myślowym, nie? Weź spróbuj podchodzić do Boga na poziomie Jego prawdy. Na poziomie Jego prawdy. Jak On do Ciebie coś powiedział, jesteś taki, to przyjdź do Boga, powiedz: Panie, ja jestem taki, halleluja. Mogę tu zatańczyć taniec zwycięstwa. Najpierw na poziomie Twojej relacji z Bogiem. Potem na poziomie Twojej relacji z człowiekiem. Na co dzień zacznij myśleć tak, jak mówi Słowo. Nie wiem, coś Ci się przydarza, w życiu masz problem, pojawił się problem natury w ogóle, no nie wiem, finansowej. Jakieś problemy tam z pracą są, tak? Pojawił się problem. No teraz co robisz? Aha, ja wiem, że ja jestem zaopatrzony finansowo. To co ja teraz? Ja będę rozwijał w tym momencie, tak, tą myśl zaopatrzenia finansowego. Ja wszystko mam, dziękuję Ci Boże za to, że ja wszystko posiadam. Dziękuję Ci Boże, że ja w ogóle wiem, co ja mam robić. W ogóle dziękuję Ci Boże, że są mi ludzie przychylni. Halleluja. Boże, ja już teraz ja wierzę w to. Jutro to powiem, bo dzisiaj to nie będę o tym mówił, bo ja muszę mam takie krótkie poselstwo na temat tego w ogóle, jak słuchać Boga, bo ja wiem, że to jest ogromny problem. Pięć, może z 8 minut o tym powiem, bo idąc do Boga, ja wierzę, posłuchaj, no nie? Że moje pragnienie to jest to, co mówi do mnie Bóg. Ja w ogóle nie mam żadnej wątpliwości. Ja idę do Boga w tym, w,
miejscu w ogóle tego, że ja wiem, czego ja chcę. O. Rozumiesz? Moja relacja z Bogiem polega na tym, że ja to podchodzę do mojego Ojca w niebie z tym, że ja wiem, czego ja chcę. Ja nie przychodzę się tam i płaszczę, tylko ja wiem, czego chcę. Ja mówię, ja tego chcę. Ja wiem, że to, że ja chcę, to znaczy, że On we mnie to włoży. Okej? Mówię, to mamy w ogóle poziom do rozmowy. Poziom do rozmowy. Tak? A nie w ogóle przychodzę i nie wiem. Ja nie wiem bardzo. Nie wiem, o co mi chodzi. Przyszedłem tutaj. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci. Chwała, chwała. Najlepiej chwała wychodzi. Halleluja i chwała. To jest w ogóle podstawa modlitwy do chrześcijan. Halleluja, halleluja, chwała, chwała, halleluja. Jeszcze co chodzi. Tak się modlą w ogóle ludzie, człowiek odrodzeni z Bożego Ducha, masa ludzi, tak się modli, rozumiesz? Tak się modli. Nie wiem, weź przestań może. Może zacznij gwizdać. Rozumiesz, o co chodzi? No nie można tak. To jest. Jeżeli ty tylko jesteś halleluja, chwała Ci Jezus, chwała, halleluja, no ty takie coś masz w głowie, bo z obfitości serca mówią usta. Ty masz taką, rozumiesz, ty taki jesteś w środku. Ty jesteś halleluja, chwała Ci Jezus, takie coś masz w środku. Taką w ogóle, no nie wiem co to jest, strasznie nudny jesteś w środku. Cholernie nudna postać. Co to w ogóle jest? Ty w ogóle widzisz, to jest serce? To świat! Świat! Jąkający się religijny świat! Halleluja! To nie tak. Ja widzę, jaki jest on. Ja widzę, jak on prawdy mówi. Ja te prawdy wkładam w siebie, ja tymi prawdami myślę, ja tymi prawdami żyję. Ja wiem, że on w pragnieniach moich jest. Ja wiem, że on w marzeniach moich jest. Ja idę w ogóle o tym z nim rozmawiam. Ja za to mu dziękuję, za to go wywyższam. Ja mu w ogóle mówię, jakie to jest dla mnie ważne. Jestem nowym stworzeniem. Manifestuję to przede wszystkim w mojej relacji z Bogiem. Układam to sobie we mnie, sam dla siebie i potem to też manifestuję wobec ludzi. Musi być przewaga nacisku Bożego w tobie, żeby rzeczy, które są ze świata, myśli ze świata, myśli stare, one były dominowane. Rozumiecie? Tutaj na ziemi większa siła jakby spycha mniejszą siłę. Tutaj jest naprawdę prawo siły, prawo w ogóle większej siły. Jak ja w ogóle dużo myślę o tym, tak, kim jestem, jaki jest Bóg, czyli myślę prawdami Bożymi, tak? To ja w pewnym sensie wprowadzam potężną siłę do mojego wnętrza i ta siła w ogóle naciska na te stare myśli. One wychodzą. W pewnym momencie naprawdę ludzie, przy dobrym treningu nawet nie wiesz kiedy przestajesz myśleć na sposób światowy. Nawet nie wiesz kiedy. No nie wiesz, tak w ogóle wstajesz na naprawdę i mówisz tak... Myślę inaczej niż tydzień temu. W ogóle, a nawet nie wiem, kiedy myślałem już jako inny człowiek, nie wiem, nie. Zatarło, to się zatarło. Bo przemogłeś, przełożyłeś tą bajkę. Tak jak dwóch na jednego. Wiesz, o co chodzi. W duchu masz prawdę, teraz ty tak naprawdę swoją duszę będziesz nakłaniał do tego, aby myślała na nowy sposób. No to coś ci powiem, to ciało twoje to musi się uchodzić, ono musi pójść tam, gdzie trzeba, to nie ma bata. To nie ma, że to cię ciało gdzieś tam poprowadzi jakieś dziwne miejsce. Nigdzie się nie poprowadzi ciało. Nigdzie. Ciało będzie robiło to, co w ogóle większość nakaże.